Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Dziewica. Witam Państwa w cotygodniowym felietonie Głos Polski. Witam w tym felietonie z olbrzymim do Państwa apelem. Apelem o współdziałanie w najbliższym czasie, tak byśmy byli w stanie zabronić, uniemożliwić zniszczenie Polski, bo to jest ten problem, który stoi dzisiaj przed naszym narodem, przed naszą ojczyzną w sposób najbardziej dramatyczny. Można by powiedzieć, że od 1795 roku, od 1939 roku, od 1945 roku, to co dzisiaj przeżywamy jest największym wyzwaniem dla całego narodu. Tak się stało, że wynik wyborów, który był skutkiem różnych wydarzeń, które będzie trzeba przeanalizować, ale nie to jest dzisiaj najważniejsze, doprowadził do sytuacji, w której opozycja totalna, opozycja, która ma jeden wspólny interes, jest zdecydowana go zrealizować, bo rzeczywiście spotykamy się nieustannie z podkreślaniem, że mają różne punkty widzenia, czy to w sprawie rolnictwa, czy to w sprawie różnych problemów społeczno-ideowych, czy to w sprawie gospodarki. Tak, rzeczywiście mają różne, nawet bardzo różne, nawet sprzeczne. Ale w jednej kwestii przywódcy tych trzech formacji i 13 partii składających się na te trzy formacje, które się składają na te trzy formacje, w jednej sprawie mają wspólny punkt widzenia i to musimy rozumieć. Tą sprawą, której mają wspólny punkt widzenia, jest likwidacja państwa polskiego. Jest powołanie centralnej struktury Unii Europejskiej, mającej stanowić jedno totalne państwo. Ja bardzo chcę przeprosić za te przywołania, które formułowałem w przeszłości, mówiąc, że to ma być państwo federalne. To nieprawda. To nie ma być państwo federalne. To ma być państwo totalne. To ma być państwo, w którym wszystkie podstawowe kwestie, najważniejsze sprawy, począwszy od spraw naszej ludzkiej tożsamości, począwszy od spraw naszych małżeństw, począwszy od spraw wychowania naszych dzieci, po sprawy związane ze sprawami zagranicznymi, międzynarodowymi, bezpieczeństwem państwa, kształtem wojska, które ma być przecież ukształtowane jako jedno wojsko podlegające Niemcom, tak jak cała struktura ma podlegać Niemcom. Otóż te wszystkie kwestie będą decydowane przez Niemcy, przez struktury, które podejmują decyzje w Brukseli. Pewien wpływ na to będą mieli Francuzi, ale też trzeba sobie zdawać sprawę, że coraz mniejszy. Francuzi mają świadomość tego, że podobnie jak inne państwa Unii Europejskiej zależą od Niemiec. Zależą od Niemiec wszystkie te państwa, które mają finanse euro. Polska też ma mieć finanse euro, jeżeli wyrazimy zgodę na podporządkowanie tej nowej strukturze państwowej. Otóż ta kwestia, budowa totalnej struktury państwa Unii Europejskiej, jest kwestią, co do której wszyscy szefowie elit totalnej opozycji mają jedno zdanie. Na to się właśnie zgadzają. I trzeba uświadomić członkom tych partii, że spory, które się teraz toczą, są w istocie sporami wyłącznie dotyczącymi personaliów, wyłącznie dotyczącymi, kto będzie ministrem, kto będzie marszałkiem, kto będzie wiceministrem, wicemarszałkiem, etc., 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 kto będzie dostawał jakie możliwości działania i jakie finanse. Ale jeżeli chodzi o podporządkowanie Polski
do Unii Europejskiej, podporządkowanie totalnego państwa europejskiego, podporządkowanie Niemcom, a w perspektywie Rosji, w tej kwestii wszyscy ci przywódcy się zgadzają. Ja chcę przypomnieć państwu artykuł, który opublikował pan szef Związku, przepraszam, nie Związku Sowieckiego, a Federacji Rosyjskiej, pan Putin, na przełomie sierpnia i września 2009 roku w Gazecie Wyborczej. Powiedział tam, że właśnie teraz Rosja i Niemcy wspólnie tworzą wielką Europę. Mówię o tym dlatego, żebyśmy sobie zdawali sprawę i żeby mówić to otwarcie, żeby wskazywać to wszystkim Polakom. Tworzenie tej formacji europejskiej, tworzenie tej wielkiej Europy, to jest w perspektywie sojusz z Rosją. To jest w perspektywie utworzenie i podporządkowanie Polski właśnie sojuszowi rosyjsko-niemieckiemu. To jest perspektywa, czyli to jest perspektywa zniszczenia zarówno Polski, jak i wszystkich państw Europy Środkowej, ale i uzależnienia pozostałych państw Europy, także zachodniej. I to trzeba jasno mówić. Dlaczego do tego doszło? Jak to się stało? Jaki był powód błędów, jakie popełniliśmy? Jak mówiłem, ta analiza jest przed nami, ale warto przypomnieć, co w tej sprawie niedawno sformułował pan profesor Andrzej Nowak. A w swoim wystąpieniu tydzień temu, w którym analizował historię Polski, przywołał na koniec kwestię zbrodni smoleńskiej i powiedział tak, film Reset był bardzo ważny. Film Reset pokazywał prawdę o zdradzie, jaką realizował pan Donald Tusk i o dramacie smoleńskim i tę kwestię także realizuje i upowszechnia Komisja Badania Dramatu Smoleńskiego. Ale wiedza na ten temat nie była upowszechniana, ale wiedza na ten temat dotarła co najwyżej do 3% Polaków. 97% Polaków nie miało świadomości, jak wygląda zbrodnia smoleńska. Nie ma świadomości, jaka jest odpowiedzialność Donalda Tuska. Nie ma świadomości, jaka jest odpowiedzialność związanych z nim ludzi, zarówno z wojska, jak i ze służb specjalnych. Nie ma świadomości, jak rozpoczęto zbrodnie przeciwko narodowi polskiemu, państwu polskiemu, ale także wszystkim państwom europejskim, bo właśnie atak na Polskę, bo właśnie zbrodnia smoleńska była początkiem tego, co dzisiaj przeżywamy jako próbę zbudowania państwa totalnego, mającego zniszczyć państwa europejskie, a w szczególności naród i państwo polskie. Prawdę o przebiegu wydarzeń musimy upowszechniać. Im bardziej upowszechnimy, tym większą mamy szansę, że społeczeństwo przeciwstawi się działaniu Donalda Tuska, że społeczeństwo nie pozwoli, by powstał rząd, którego celem jest niszczenie niepodległego państwa polskiego. Jestem przekonany, że właśnie zrealizujemy. Musimy to zrealizować. To nie jest kwestia walki zbrojnej. To jest kwestia walki o świadomość narodową. Jestem przekonany, że ona będzie skuteczna. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.